Witam Państwa bardzo serdecznie. Trochę sztucznie to już nie brzmiało, ale chciałbym podkreślić bardzo ważną rzecz. Dzisiaj podpisujemy umowę, która dla gminy Krosno-Odrzańskie jest momentem przełomowym i historycznym. Dlaczego? Dlatego, że odpady komunalne, które są produkowane przez każdego z nas, to coś, co dzisiaj jest potężnym problemem, jeśli chodzi o zagospodarowanie w większości gmin w Polsce. Świat sobie z tym problemem nieco bardziej poradził, ale dla nas zagospodarowanie tych odpadów komunalnych w sposób nowoczesny to tak naprawdę przeskok w XXI wiek. Mówię o tej historii dlatego, że nie da rady żyć i funkcjonować w społeczeństwie, nie produkując odpadów komunalnych. Nie ma takich historii dzisiaj, że nie płacę za odpady komunalne, bo ja nie wytwarzam odpadów komunalnych. Tak nie da rady. Jest to też dobry moment, żeby podziękować za pomysł panu prezesowi Aleksandrowi Kozłowskiemu i za doprowadzenie do szczęśliwego końca tego projektu panu Robertowi Narkunowi, głównemu specjaliście w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego, który doprowadził do tego, że dzisiaj możemy podpisać umowę przygotowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i rozpocząć realizację projektu budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego. Te elementy, które pojawiają się na mapie Krosna Odrzańskiego, jeśli chodzi i o gospodarowanie odpadami, ale też i o gospodarkę wodno-ściekową i inne rozwiązania w zakresie gospodarki komunalnej, mają być najnowocześniejszymi w województwie lubuskim, a także mają być modelowymi rozwiązaniami w Polsce. I mam nadzieję, że ten projekt będzie jednym z takich właśnie rozwiązań. Panie prezesie? Wydaje mi się, że jesteśmy w takim szczęśliwym momencie na koniec roku 2019, w którym możemy powiedzieć, że w gminie Krosno-Odrzańskiej to, co się dzisiaj przytrafia, podpisanie umowy na budowę nowoczesnego i godnego Krosna Przoku, jest momentem szczególnym i dobrym na nowy rok. W całej kampanii związanej z ochroną środowiska, związanej z gospodarką komunalną, związaną z normalnym ustawieniem spraw dotyczących sieci wodno-kanalizacyjnych, ale również i odpadowych, bo o to walczymy, jest jakby kolejnym krokiem, który gmina Krosno-Odrzańskie będzie notowała duży, duży progres i duże, normalne, ludzkie, zgodne z przepisami, a jednocześnie z naturą i zasadami ochrony środowiska metody postępowania. My jako KPWK będziemy eksploatatorem tego przoku i cieszy nas również to, że mogliśmy zaproponować i też podpowiedzieć, czy też zasugerować gminie takie właśnie rozwiązanie, bo pamiętamy też, jakie były protesty z ulicy Wiejskiej. Jest to przok normalny, przok, który będzie spełniał wszystkie wymogi XXI wieku. Przok, w którym będzie miejsce na odpady niebezpieczne, na odpady problemowe, na gruz budowlany, na zużyte opony, ale także, co ważne, będzie przok, w którym będzie miejsce na naprawy zużytego sprzętu, który może być jeszcze dedykowany innym mieszkańcom. No i co najważniejsze, będzie to ścieżka edukacyjna i punkt, czy miejsce edukacji ekologicznej mówiącej o odpadach, a marzy nam się, panie burmistrzu, myślę, do tego też dojdziemy, żeby obok przoku powstała farma fotowoltaiczna i krok dalej jest oczyszczalnia i że to wszystko będzie można spiąć kiedyś w jedną dużą ścieżkę edukacyjną pod nazwą Eko Krosno-Odrzańskie. Tego i Krosnu i wszystkim mieszkańcom myślę, że możemy na nowo życzyć. Oczywiście do tych życzeń mogę tylko dołączyć wrażenia moje, jeśli chodzi o spotkania z mieszkańcami ulicy Wiejskiej, gdzie ma powstać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wydaje się, że niezrozumienie problemu produkcji odpadów komunalnych nadal jednak jest dosyć duże w społeczeństwie.
Stąd też nasza wizyta studyjna w Ekoporcie w Szczecinie, po to, by pokazać mieszkańcom, że nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to tak naprawdę sterylne warunki do odbioru tego, co powstaje w naszych domach i często jest zgromadzone w miejscach, gdzie nie powinno w ogóle lądować. Jest coś u nas takiego, że gromadzimy wiele rzeczy i zostawiamy na później, bo wydaje nam się, że to się przyda. Po wielu latach pakujemy to na jakiś środek transportu i wieziemy do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wydaje się, że to mogłoby tam trafiać wcześniej i wtedy być może jeszcze komuś by to posłużyło i byłoby rzeczą, która uzyska tak zwane drugie życie. Przystąpię już do podpisania umowy ze strony NFOŚ-u. Ona została już podpisana. To jest uroczysty moment. Pan prezes może przejrzeć zapisy umowy i się do niej ustosunkować ewentualnie.